Dzisiaj mamy 9 października, znajdujemy się na pasieczysku, na którym są sześcioramkowe odkłady. Odkłady te zostały wykonane z końcem lipca, początkiem sierpnia, na nasz w zasadzie użytek. Jest tu ich około 40. Wszystkie odkłady są zazimowane na sześciu ramkach i na podkarmiaczce powałkowej. Tutaj w tych podkarmiaczkach znajduje się jeszcze reszta syropu, którego jeszcze pszczoły nie wybrały. Syrop oczywiście w tym roku to jest cukrowy, zrobiony w stosunku 3 do 2. No i one sobie jeszcze powolutku ten syrop pobierają. Za chwilę sprawdzimy, czy ta dawka pokarmu, którą otrzymały, a było to trzykrotnie po 5 litrów syropu, czyli około, te rodziny dostały około 9 kg cukru w przeliczeniu na suchą masę. Rodzina z jednej strony ograniczona jest zatworą matą. Tak jak to już wcześniej pokazywaliśmy, zatworą mata wykonana, czyli tak zwana ślepa ramka. I teraz pierwsza ramka od zatworu maty. Pełna ramka pokarmu. Rodzina zajmuje na czarno wszystkie uliczki, a więc jest dość silna. Tutaj mamy zapisane na ramce, że jest to matecznik poddany 21 lipca, a więc z początkiem sierpnia unasieniła się matka i podjęła czerwienie. Kolejna ramka odbudowana na węzie, pełna pokarmu zimowego. Ramka trzecia. Na tej ramce w dolnej części widać, że znajduje się jeszcze troszeczkę czerwiu na wygryzieniu. Dalsze komórki z niezasklepionym syropem. Widać, że są jeszcze pszczoły, które się wygryzają, a więc teraz w ciągu tych najbliższych kilku dni rodzina ta zablokuje praktycznie całkowicie matkę w czerwieniu. Druga strona wygląda podobnie. Oczywiście jest jeszcze kilka jajeczek. Pszczoły chowają sobie jeszcze parę pszczołek, ale jeżeli będzie ciepła jesień, to te pszczoły jeszcze zdążą się oblecieć i będą uczestniczyły w zimowli. Generalnie można powiedzieć, że rodzina ta jest już przygotowana do zimowli. Kolejna ramka, czwarta. Garść czerwiu na zasklepieniu. Zasklepionego czerwiu. O, jest i matka, która gdzieś sobie tutaj zeszła z czerwiu, spaceruje. Spokojnie, jak widzicie Państwo, dzisiaj jest około 15 stopni Celsjusza, pracujemy bez podkurzacza. Tak jak to zwykle bywa z pszczołą bakwast, pszczoły są łagodne. Dookoła czerwiu widzimy jeszcze pyłek, który został zmagazynowany. Te rodzinki powinny bez problemu przeżyć całą zimę. No, mam nadzieję, że w zimie będą jakieś cieplejsze dni i wtedy kontrolnie do tych rodzinek zajrzymy, żeby Państwu pokazać, ile pokarmu one zużyły w czasie zimowli i jak się mają. Oczywiście takie przeglądy zimowe nie polecam, żeby je wykonywać. Zrobimy to tylko i wyłącznie dla celów dydaktycznych. Pięknie poszyte ramki. Kolejna istotna cecha to jest, zauważcie Państwo, że na ramkach praktycznie nie ma propolisu. Ramki są bardzo czyste. To jest też cecha pszczoły bakwast, która ma mniejszą tendencję do tego, żeby gniazdo propolisować. Znacznie to ułatwia pracę w ciągu sezonu. I ostatnia ramka także kompletnie zasklepiona. Po przeglądzie całą rodzinę dosuwamy znowu do ściany ula. Zatwór mata delikatnie i gotowe. Wszystkie rodziny w tej pasiece były złożone na sześciu ramkach, a więc ich siła jest podobna. Dokonując takiego przeglądu kontrolnego w dwóch, trzech rodzinach w pasiece, mamy obraz jakby całkowity tego, co powinno jest, czy co jest w pozostałych rodzinach.